Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale, oczywiście z Days Gone'a. No i jestem przy obozie Tucker, w końcu zobaczymy jakie to zlecenie ma dla nas. Pewnie zabić jakiegoś gnoja, który na to zasłużył, a przynajmniej tak tylko się domyślam. Nie zapomnijcie zostawić rzecz jasna łapki w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja już idę porozmawiać z panią Adą. Zwaną również przez innych, wiecie, taką łowczynią niewolników chyba, tak bym to nawet rzekł. Dobra, co tam, Ada, masz dla nas za sprawę? Dick, mamy problem. No, Tucker, co tam? Pamiętasz może, jak Alkai wspominał, że wieczyści jadą w naszą stronę? No, pamiętam. Mówił, że nie próbował ich zatrzymywać. Widzieliśmy, jak robili zwiad wokół Hot Springs. Nasi śledzili ich z powrotem do ich obozu przy urwisku na południe od Twin Craters. Jebani wieczyści. Nie martwcie, zajmę się tym. Mamy rachunki do wyrównania. Rachunki? O czym ty znowu gadasz? Nieważne. Nieważne. Choćby o tym, co zrobili Boozerowi. Zlokalizuj obóz. Dobra, gdzie to mniej więcej jest? Okej, tutaj? No w sumie to jest bliżej Copelanda, co ciekawe. Dobra, wybierzemy się tam, nie ma sprawy. Aczkolwiek na chwilę obecną wolałbym dojechać w pierwszej kolejności do Sary. W sensie, no do Sary, do pomnika. Pomnika upamiętniającego Sarę. Dobra, zatankuj 10 tysięcy kredytów. Na bogato, widzę, mamy tutaj, na bogato. Tu biedny nie jestem, dobra. Co tam się znowu biją? Jejku, no akurat to mi się w tym obozie nie podoba. Po prostu wiecie, ktoś nie pracuje, to zaraz o. Weźmiemy go, może pobijemy, jak nie będzie wyrabiał normy, to jego problem. W ogóle jeszcze raz muszę tutaj podjechać. Mamy tutaj ten teren badań Niro. Dawaliście mi informację, że to może i chodzi tutaj o coś takiego, że to może być po prostu jakaś skrzynka gdzieś tam łatwo ukryta. Po prostu trzeba ją zlokalizować. No chciałbym bardzo, ponieważ no wiecie, no fajnie byłoby wzmocnić jeszcze te nasze statystyki. Nie tylko to zdrowie, kondychę również troszeczkę. No zobaczymy, czy coś tu może być ukryte, no bo to pokazuje mi dokładnie to miejsce, co nie? No tak, właściwie to dokładnie to miejsce. Ale jakoś skrzynek i tym podobnych to ja chyba nie widzę. Dobra, zapisz grę, w ogóle jakaś taka niepokojająca muzyka. Serio, ja zaczynam rozkminiać, czy to jest na powierzchni, czy może wręcz inaczej. Że jest to, wiecie co? Że jest to może gdzieś jakieś wejście do jaskini, coś w tym stylu. To nawet mogłoby mieć sens, no bo na te skały tutaj to wejście, no nie ma takiej opcji. No niby jesteśmy w tym miejscu, jak tutaj najedziemy, no to jest jakaś informacja o tym terenu badań? No tak nie za bardzo. Wiecie, nie mamy żadnych takich dokładnych informacji co, jak i gdzie. No bo wcześniej jak byliśmy, to mieliśmy zawsze chociaż jakieś takie... Ej, co tu jest taka... Jasna cholera, mówię, co to jest taka przerażająca muzyka? Właśnie do środka. I już wiem, o co chodzi. Jejku, dobra. Dobra, weź celuj w niego tyle kule, jak tylko potrafisz. Jakie to jest twarde! On żyje, co jest grane? Jasna cholera, no! Ej, ja rozumiem, że dzik... Niedźwiedź może być wytrzymały, no ale... Jaja sobie robicie? Nie wyżuł! Dobra. No, żartujesz sobie. Nie. Ej, nie, no słuchajcie, ja wszystko rozumiem. Szanujmy się, ludzie, szanujmy się. Wcelowałem w tego niedźwiedzia. 30 kulek poszło na 100% pierwszych. Kolejnych też dość sporo. A ten dziad i tak szedł na mnie, jak gdyby nigdy nic. Ja nie wiem, czy ta broń jest taka słaba, czy te niedźwiedzie są jakieś po prostu kuloodporne. No nie wiem, dalej tu jestem, dalej nie wiem tak właściwie, co my tutaj mamy znaleźć. Mówię szczególnie, że po skałach tutaj to się wbiegać nie da niestety. Tak jakby wiecie, to jest jeden koniec mapy. Dobra, olać to, kiedyś tu wrócę. Chociaż wcale bym się nie zdziwił, gdyby to były jakieś podziemne tunele. Albo dopiero to się wiecie, jakoś odblokuje w późniejszym, mocno etapie gry. Na razie jedźmy do Sary. Z tego co wiem, no to teraz przynajmniej odblokowałem tam szybsze przejście. Powinniśmy bez większych problemów tam dotrzeć. Przynajmniej powinniśmy. Zobaczymy. 200 metrów. 200 metrów. Ciągle nie mam tego nitra. Kurczę, mam nadzieję, że w obozie żelaznego Majka wbijemy szybciutko kolejny poziom. Co, spotkamy tutaj kogoś? No tak... Ojejku, już myślałem, że coś walnę. Dobra, na szczęście nie. Aha. Czy ktoś tu jest, czy...
walczą z kimś. No, ja się zgadzam, niech się wybijają. Jasno, dobra, chciałem zabić tego. Ej, 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 mam wrażenie, że oni teraz na mnie się skupią. No chyba tak. Dobra. No proszę, co wy tu robicie, łupieżcy? Dobra, znajdźmy szybciutko. Ej, ej. Mówię, gdzie to jest? Dobra, jesteś? Żyjesz? Niestety tak, dobra, już nie żyjesz. Super. Okej, okej, sprawa załatwiona. Świetnie. W końcu, Jezu. Co tu mamy? Masz coś ciekawego przy sobie? Nie, wszystkiego mam na maksa, dobra. No, widzicie, odblokowaliśmy przejście, to jest dobrze. Podejdźmy, zobaczymy, co tym razem Deacon będzie wspominał, związanego z Sarą. No, cześć. To znowu ja. No więc zabrałem Boozera do obozu Lost Lake i wiem, mówiłem, że nigdy tam nie wrócę po tym, jak żelazny Mike groził mi śmiercią, ale nie miałem wyboru. No widzisz, Boozer mógł umrzeć i wiesz, i tak nie chciał jechać. Kurde, ja też nie chciałem jechać, ale jak mówiłem, nie miałem wyboru. Ani ja, ani on. Więc to bez znaczenia. On i tak stracił rękę, a teraz zupełnie utknął. Znaczy się, obaj utknęliśmy. Cholerny skizo. Sam nie pamiętam, czy opowiadałem ci o tym pajacu. To jeden z tych dupków, którzy cieszą się z tego całego pierdolnika. Mówi, że wcześniej był w jakimś gangu w Sacramento albo w Fresno, nie pamiętam. W każdym razie nie jest stąd, no i nie jest. Twierdzi, że woził dragi i broń z Kalifornii do Oregonu, a potem wszystko chuj strzelił. I wiesz co? Myślę, że łże jak pies. Mnie on wygląda na chłopaczka z bractwa na uniwerku, który grał w lacrosse i sprzedawał napoje w spożywczaku, albo... Nie, pewnie miał jakąś przytulną robótkę w firmie swojego starego. Robił kserokopię i przynosił wszystkim poranną kawę. Pewnie zarabiał więcej w jeden dzień niż ja w tydzień. Wiesz, mieliśmy z Boozerem taką zabawę, zanim wynieśliśmy się z Lost Lake na dobre. Nazywaliśmy ją Zgadnij, kim byłem. Patrzyliśmy na kogoś i próbowaliśmy zgadnąć, kim był, zanim wszystko szlak trafił. Poznałem kilku ćpunów i wielu byłych skazańców. Żadnych księgowych, ale to ma sens, jak się nad tym zastanowić. Pierwszych kilka tygodni po tym, jak wszystko się spierdoliło, Jezu, to było wariatkowo. Nie ma szans, żeby przeżył jakiś księgowy czy inna biurwa. Sam nie wiem, może skizo mówi prawdę. Nie żałuję, że cię to ominęło. Nie żałuję. Tak czy siak, chcieliśmy z Boozerem pojechać na północ i uciec od tego wszystkiego, ale teraz nieprędko wyjedziemy. Albo nawet nigdy. Ale wiesz, trzeba widzieć pozytywy. Zdaje się, że jesteś na mnie skazana. Dobra, później wpadnę. Na razie. Okej, czyli takie wspomnienia. Wspomnienia, więcej gadania o tym całym skizą. Pamiętam, dobrze. No i tyle tak właściwie, no i tyle. Dobrze, byliśmy w tym miejscu. Teraz, mimo tego, że już obczaiłem, że niby tam nic nie ma, wiecie, w tym punkcie Niro, który mi się wyświetla na mapie, to jeszcze zobaczę, bo ja nie wiem, czy ten drugi punkt mi się wyświetlał. I w ogóle, gdzie my tu mamy? O, jest paliwo, super. Super, benzyna za darmo, a nie, płacić trzeba nie wiadomo ile. Ale ten bug to trzeba będzie sobie jeszcze bardziej ulepszyć, kurczę, nie mogę się już tego doczekać, żeby to wszystko jakoś tak wolniej schodziło. Dobra, tu jest to miejsce, tu jest ten kolejny teren badań, ale czuję, mam takie dziwne wrażenie, że tu też nie ma gdzie wejść. Nie wiem, albo mi się tylko tak wydaje, zobaczymy. Albo, a nuż coś znajdziemy, na pewno tu można iść, o widzicie? I to jest na przykład ciekawe. A no, a w sumie to może, nie, wiecie co, mi się wydaje, że tutaj nie możemy przejść. Bo skoro tutaj mamy tylko teren badań Niro, mi się wydaje, że w tereny badań to są tylko te, przynajmniej odblokowane, te, w których jak się najedzie, to coś się wyświetla się jakiś obrazek. Na razie tylko w tym jednym miejscu się wyświetla. I wcale bym się nie zdziwił, jeżeli tylko tam można się udać. Szkoda, że tutaj nie można użyć szybkiej podróży. Ej, dobra, może zrobimy tak, może zrobimy szybką podróż w to miejsce i wybierzemy się jednak na nich. Wybierzemy się na nich, tylko mówię, na razie udajmy się tutaj. Nie wiem, mam takie wrażenie, nie wiem, możecie dać mi znać, jeżeli ktokolwiek się orientuje, ale wydaje mi się, że jeżeli jest punkt, w który jak się najedzie i nie ma tego obrazka, tylko jest po prostu coś zaznaczone na mapie, to tam na razie nie można nic zrobić. Kto wie, może w przyszłości, nie wiem, spadnie tam helikopter Niro, będzie coś do zebrania. Wcale bym się nie zdziwił, tylko w sumie potem takie w sumie to po co to już teraz jest dostępne.
Co nie? Ej, dobra, dlaczego ja mam tutaj jakąś... Aha, dobra, weź wyłącz tą trasę. Chcę mieć tylko jedną wyznaczoną. Może mimo wszystko jakiś jeden punkt Niro ogarniemy. Super byłoby. Nie ma tutaj paliwa, bo trochę tego wytraciliśmy. Czy tutaj... O jest, no patrzcie. Połowa baku poszła się walić. Ale kogo to obchodzi, skoro tutaj mamy... Znowu... Ej, tutaj kolejny, jejku, dobra. Mam wrażenie, że czasami jak się chce znaleźć... A czy to jest tak, wiecie, czasami człowiek szuka, nie może znaleźć, a tutaj o jedno tam koło mnie po lewej, jedno po prawej, dosłownie wszędzie. Ale dobrze, ważne, żeby mi nie brakło, ważne, żeby jak się znajdzie hordę, to żeby mnie nie złapała. Dobra, no puść to, kurczę, jak jest to za blisko tego, to potem nie da się, wiecie, wszystkiego fajnie używać. Dobra, wsiadaj. Jedziemy dalej. Jedziemy z, tak naprawdę pomóc Tucker. Pomóc jej, chociaż tak naprawdę zrobimy też tutaj w dużej mierze to dla siebie. No wiecie, załatwianie wieczystych, sama przyjemność tych powalonych typów zabijać. No i no kurczę, ojej, kurczę, ja tam widziałem jakieś zawieszone, tak, powieszone ciało. No nie, kolejny niedźwiedź. Dobra, ja już mam dzisiaj dość niedźwiedzi. Mam wrażenie, że ten jeden niedźwiedź, którego kiedyś mi się młotowem tak śmiesznie udało zabić, to było coś, ale samą resztą to ja na razie chyba próbować nie będę. Dobra, jedziemy. Co my tu mamy? Jakieś takie kurcze podjazdy. Ohoho. Pierwsze niewieczyści. Zabiera się z moim przyjacielem. Pozabijam was wszystkich co do jednego. No i prawidłowe myślenie. O, czekajcie. Jak się nazywasz, dupku? Bo chcę wiedzieć, kogo zabijam. Dobra, nie wiem, czy już wiedzą o nas, czy nie. Zmieńmy na żądło. Chyba... O kurde, chyba wiedzą. Ilu ich tu jest? Trzech na ośmiu, malutko. To mogę wam pomóc. Dokładnie, niech spoczywają wiecznie, why not? Dobra, ważne, że snajper wyeliminowany. Mam nadzieję, że nikt tej snajperki nie podniósł. Shit. Dostał? O, teraz to na pewno. Kurde, przeładuj. Szybciej. Dobra, jakoś się udało. Odlecz się jeszcze przy okazji. W ogóle to jak oni drą się, to wiecie, uwolnienie. Ten to w ogóle szaleniec, bez koszulki biega. Wcale tak ciepło nie jest. Okej. Okay. Znaczy, no dobra, martwię się o to, czy nie będzie im chłodno. Jest już coś ze mną nie tak. On was przysłał? No właśnie, ten cały Carlos to jest ich dowódca. Ukaż się, gnido! Pokaż się. Bo chcę wiedzieć, kogo zabijam. Dobra, ej, to co za debil? No, ej, nie ma było przeładowanej broni. Shit! Nie przeładowałem. Dobra, teraz już wszyscy. Załatwieni, super. Rachunki do wyrównania, zrobione zadanie. Zaufanie mocno wzrasta. Świetnie. Dobra, zbierajmy wszystko, co się da. Apteczki muszą się... A, oddaj mi broń. Jesteś tam? Obóz wieczystych nie będzie już wam przeszkadzał. Załatwiłem ich. Co do kurwa sztuki. Dobra robota. Chyba naprawdę miałeś jakieś rachunki do wyrównania. Alkaj mówi, że podobno wieczyści polują na motorowców. Po prostu zadarli z niewłaściwym gościem. Bez odbioru. Dokładnie. No to ich błąd. W ogóle? O. Ich życiem żyć jak jeden umysł. Nie krzywdzą odnaleźć. Kazanie wieczystych. Carlos, bądź tak łaskaw i pierdol się. Czyli to jest Carlos przemawia, dobra. To jest też takie zadanie, żeby pozbywać się tych takich, wiecie, no tego ich radio. Tak jak Copeland ma swoje, tak oni mają własne. Dobra, pojedziemy gdzieś tutaj w sprawie tego zasilania. Tu na pewno można tam coś podłączyć, można to obczaić. Potem znowu wrócimy, wiecie, tak naprawdę oczyściłem znowu tutaj te tereny. Pomogłem Copelandowi, pomogłem Tucker. Zajmiemy się tym punktem Niro, jak jest dostępny. No i potem wrócimy do obozu Żelaznego Majka. Tam mamy wciąż mnóstwo rzeczy do zrobienia, mnóstwo rzeczy do oczyszczenia, ale kto wie, może uda mi się dzięki temu jakoś, wiecie, znaleźć dodatkową drogę. No zobaczymy. Nie wiem, czy na pewno, ale kto wie. Na pewno będę musiał przejechać przez tereny wieczystych, więc nic bezpiecznego, nic z tych rzeczy. O shit! O kurde, dobra, mam teraz szybszy motocykl, może mu ucieknę. Albo i nie, dobra, postrzel go. Miejmy go z głowy, chociaż tam przy samym tym punkcie Niro to bym wolał... Oj, kurde!
Aha, jednego mniej, ta jasne, w dupie nie jednego. A, bo to jest ten! Kurcze! Puszczaj mnie! Kurde, na to widzę, dziara! Dobra. To jest, wiecie, ten wilk zombie taki trochę. One są, to są konsacze, dobra. No i ciekawe, czy ten głupi dziad nie zepsuł mi motocykla. Trochę pewnie zepsuł. Nie, no dobra, nie jest jakoś masakrycznie uszkodzony. No, podnieś go. Deacon, podnieś go, przecież to nie takie trudne. No, wsiadaj na niego, bo znowu się przewróci. Jejku, Deacon, ty to czasami jakoś taki mało zrywny jesteś. Dobra, gdzie to jest? 140 metrów. Ciekawy jestem, czy tu wystarczy chyba tylko wjechać i tyle. 80 metrów, dobra. Nie wiem, kogo się tutaj spodziewać absolutnie. Okej, poprzemy ścieżką. O kurde, wieczystych! A no tak, w sumie większa szansa od zębiaków to, że wieczyści tu będą. Dobra, spróbuj pooznaczaj ich. Im więcej ich oznaczymy, tym lepiej. Chyba debile nie zauważyli mojego motocykla. Dobra, tam był... Tam był jeden, tu kolejny. No jest was paru, panowie. No nie powiem, że nie. Dobra, w ogóle sobie muszę przeładować wszystko. Przeładuj też tą broń. Dobra, ten jeden ziomek gdzieś tam idzie. Żądło też przeładuj. Kurczę, dużo ich. No, rozejrzyjcie się. Jebani wieczyści. Zabiję was. Co do jednego. Dobrze powiedziane. Co? Jejku, to poderżnięcie pod kolana, ładnie. Okej. Ta jest tutaj, tylko ciekawe, czy się nie odwróci. Chwilowo się nie odwraca, znając mojego farta, odwróci się akurat, jak będę blisko. Dobra, udało się, super. W sumie, jak jesteśmy blisko, to mogę przeszukać. Nie wiem, czy tu nie będzie zablokowanego. Tak, to jest chyba zablokowane przejście tutaj, póki co. Chyba tego nie otworzymy, tak czy siak. Tu jest generator. Generator jest, ale... O kurde! Dobra, wiecie co? Ej! Czyżby zombiaki jakieś? O kurde! Dobra. Mamy jeszcze tutaj kogoś, super. O, przemieścić się tu, dawać. Załatwiony. Kurde, jesteście jak na wyciągnięcie ręki normalnie. Ej! Shit! Ktoś tam przestrzelał do mnie. Ten jest na wyczerpanie. Jejku! Teraz chyba trochę przesadziłem. Ilu was tutaj jest, dziady? Tu jeszcze jeden. Kto tu jest? Ej, gdzieś tu ktoś niby jest. Może w tym budynku. Przeładuj. Jest! Kurde, pominąłem się. Dobra. Ej! Skąd on mnie trafił? Ej, nie wiem, skąd oni mnie trafiają. Dobra, spokojnie. Jejku, ja myślałem, że ja wyczyściłem prawie cały obóz, a ich tutaj jest coraz więcej. Zamiast mniej, to więcej tych dziadów. Dobra, spokojnie. Spróbujemy jeszcze paru namierzyć. Gdzie jesteście? Dobrze, że jest radiowóz. Zaraz sobie go ogarnę. Chcieliście przejąć ten punkt Niro dla siebie. Nie ma takiej opcji, rzekłbym. Nie ma takiej opcji. Ej, no na pewno tu ktoś jeszcze jest. No, muszę tylko ich znaleźć. Dobra, tutaj chyba. No nie widzę. Gdzie? No przecież ona tu gdzieś była. Wyświetla się tak jakby... O kurde! Aha, super, idealny moment na koniec amunicji. No, jasna cholera, zabij go. Uwolnienie! Dobra, uwolnienie, to ja ci dam. Jak normalnie jakiś Dragon Ball, taki tekst. Ej, no przełącz te broni. Kurde! Dawaj. Dobra. Uff. Trochę na farcie, powiem wam, ale to wszyscy. To prawdopodobnie wszyscy. Jejku. Okej, mołotowy mam, wszystko jest, dobra. Spokojnie. Ulepsz jeszcze mi broń. No trochę się działo. Straciłem prawie całą amunicję. No po prostu świetnie. Ale dobra, mołotow. Aha, oni nawet mają całe mołotowy. No szkoda, że nie można użyć. No dobra, pokażcie mi te głośniczki. Nie wierzę, że ich tutaj nie ma. Powiem tylko tyle. Nie wierzę. Dobra, weź z tego, przeładuj. Wiecie, po co się tam spinać, jak można to ładnie zestrzelić. Póki co zębiaka tutaj i tak chyba nie ma. Dobra, jeden zestrzelony. Aha, potem i tak pewnie zapomnę o którymś, więc spokojnie, tylko czekać. Kurczę, serio, dwa strzały trzeba oddać, żeby to rozwalić? No jak widać, dwa. Dobra, na pewno
Tu jest jeszcze jeden głośnik. No wiem, że może oszczędniej byłoby. O, ten za pierwszym. Może oszczędniej byłoby jednak, już wiecie, na spokojnie wszystko podłączać niż strzelać. No ale mówię, są tutaj radiowozy, więc może easy. Tutaj nie ma głośnika. No tutaj to na pewno nie ma głośnika. Dobra, przeszukaj, przeszukaj. To będzie, mówię, jeden z takich posterunków, który jest łatwy do znalezienia. No, wypadałoby to zrobić. Może sobie pójdziemy teraz w koncentrację zamiast w kondycję. Jakoś tak, wiecie, przydatne. Okej, okay, tu coś jest. Ale to jest jakiś... Aha, technologia. Nie wiem, do czego ta technologia jest aż tak bardzo potrzebna. Nie, chyba jej nie wykorzystuję. Ta, we are many. Jasne, ta, wy jesteście. Jesteście martwi, a nie many. Dobra, dużo, dużo rzeczy. Ale ogólnie to muszę ten generator tym się zająć. Jakoś tak się, wiecie, nie przyglądałem bardzo dokładnie. Bo on coś tam mówił. Mówiłeś, jak byliśmy gdzieś blisko. Dobra, jeszcze jeden. Może się okazać, że za chwilę będę, wiecie co? Przeładuję jeszcze tą broń. Że będę miał z powrotem amunicję do pełna. No, przynajmniej nie będę stratny, a wręcz przeciwnie, znowu zyskam troszeczkę. No, bierzesz. O, plus 50. No mówiłem, że nie będę stratny. No dobra, 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 dobra. Co my tu musimy znaleźć? Co my tu musimy... O nie, robi się noc. Shit. Muszę znaleźć paliwo, to po pierwsze, generator. Nie, 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 noc to niech się nie robi. Czekajcie, on coś mówił, tylko nie pamiętam w którym miejscu. Tu na pewno jest to do aktywacji. Gdzie to był ten generator? No Deacon, coś tam wspominałeś, cholera, ale... Przez to wszystko, przez całe to zamieszanie, to wiecie. Nie miałem czasu na to zwracać uwagi, co on tam mówił. Świeczka w ogóle ładnie zapalona. Proszę bardzo. No dobra. Chyba mam wrażenie, że zaczynam słyszeć gdzieś zombiaki. Aha, jeszcze zawsze roślinki. No ja zawsze, zawsze, zawsze. Jak najbardziej. Zaraz, czy tutaj nie ma nic? No tutaj co są? A, bandaże, dobra, chociaż bandaż. Tych bandaży fajnie byłoby móc trzymać więcej. Dobra, mamy paliwo. Dobra. No to jazda. No to jazda, ale... Ale gdzie jest... A w ogóle się podleczę. Kurczę, patrzę, tak mam mało życia. Gdzie jest generator? Co tu masz, kolego? Szmatek wpinek pełny. Super, nie podniesiemy kolejnego. Ej. Nie wiem, jakoś... A tutaj jest, jejku, ślepy jestem. Tu to trzeba dolać. Dawaj, dawaj, dawaj. Mam nadzieję, że... Jest tak jakby, wiecie, no że już nie ma głośniczków. Trzy rozwaliłem. Gorzej, jeżeli jest jeszcze jakiś jeden i mi tutaj sprawi zaraz niezły alarm. Oby nie. I... No chyba uszkodzone. Aktywne. Jak to uszkodzony? A, jeszcze naprawić trzeba. No nie, jeszcze naprawianie. Jejku, dobra. A już dobra. Myślałem, że coś zrobiłem nie tak. To ja rozumiem. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na górę. Co? Ile tego tu jest? Jak wszystkich mi ich tu ściągnie? Przecież tu... O, shit. Już miałem mówić, że nikt tutaj nie gada przecież. Więc o co chodzi? Ej, przecież głośników nic nie słychać z nich. Ej, no przecież mam wrażenie, że ja już pozbyłem się wszystkich. W ogóle, ej, one boją się światła chyba. Albo po prostu to światło jakoś ich oślepia. Ej, no przecież tu jest cicho, nie kumam o co chodzi, naprawdę. Sorry, ale powiem wam, że no nie rozumiem, no przecież... Nic się tutaj takiego nie dzieje, dobra, wejdź. No jasne. Jak prąd nie działa? Co ja jeszcze tutaj nie aktywowałem? Przecież... Nie no, słuchajcie, nie wiem gdzie to niby... Ja tu żadnych odgłosów nie słyszę, one się gdzieś tam niby z dupy pojawiają. Aha, no ja nie wiem, no naprawdę, staram się to zrozumieć. Niby to aktywowałem, ale... O shit! Przeładuj! Ależ zabawa w uciekanko. Kurczę, to trzeba trafić tak idealnie. No super, trofea fajne, ale... Czy tu nie było możliwości gdzieś aktywowania tego? No ja już serio nie wiem, co ja tu robię nie tak. I czemu one się tutaj zbierają? Nie, ja nie wiem, czy to nie jest jakiś bug. Czy o co chodzi tak właściwie? Nie otworzy się. No to czemu się nie otworzy? Co jest grane, ja się pytam. Super, jestem wśród zombiaków. Myślałem, że mam wszystko. No zaraz, przecież to już, wiecie, poszło. Jejku, trafiłem nie tego, co trzeba. A dobrze, że chociaż kogokolwiek trafiłem. Nie wiem, tak jak dalej tak pójdzie, to mi się skończy amunicja. No, nie ma innego wyjścia. No, serio żyje? Kurde, ej, coraz więcej się tutaj bierze. Ej, ale naprawdę, nie kumam tego. Nie kumam tego, co się tutaj odwala. Ja nie słyszę żadnych odgłosów. A ich naprawdę będzie coraz więcej. Nie wiem, a nie mogę się dostać na górę gdzieś tutaj? Raczej nie.
Raczej nie. Ej, coś tu pominąłem, jejku. A to jakieś bez sensu jest moim skromnym zdaniem. Ej, a tego nie mogę po prostu wysadzić? Mogę, ale to i tak nie otworzyło przejścia, super. Dobrze wiedzieć. Kurde, coraz więcej zombiaków, jestem trochę takiej do dupy sytuacji. Serio, coraz gorsza ta sytuacja. No, kurde! Jejku, kolejny ten jak blisko. Nie, za dużo was tutaj, za dużo was przyjaciela. Naprawdę nie wiem, co ja powinienem zrobić, żeby to wyłączyć. Gdybym ja coś słyszał, a może chodzi o to, że światło włączone. Ej, może światło jakoś ich tutaj przywołuje. Super, przynajmniej łatwe zdobywanie trofeów. Dobranoc. Ej, skąd to światło się bierze? Nawet nie wiem skąd. Ej. Skąd jest źródło tego światła? Serio, nie wiem, gdzie tu jest. Ej, no jest, a bo tu jest jeszcze jeden głośnik. Ej, ale on cholera nie działa, nie rozumiem. Dobra, bo one przychodziły do tego, może to już wszystkie. Dobra, był głośnik, chociaż moim zdaniem to on nie działał. No mówię, możecie się ze mną zgadzać, nie zgadzać, ale on nie działa moim zdaniem. No ty kurde, szybszy ode mnie. No dobra, zobaczymy. Serio, no to jest dziwne, bo głośniki zawsze hałasują, przecież wiecie, oni tam gadają i w ogóle. W tym momencie nie było nic z tych rzeczy, więc ciężko, żebym wiedział. Dobra, mam wrażenie, że już chyba wszyscy. Że jakby już nikt nie przyjdzie. No dziwna sprawa z tym głośnikiem, dziwna. To jak ja to mam aktywować w takim razie? Serio? Nadchodzą kolejne. Ej, nie no, nadchodzą kolejne. Co ja mam z wami zrobić, dziady, żebyście się odsunęli i nie przychodzili tutaj? Kurde, nie trafię? Oj, słabo. Dobra, zaraz będę szukał. Nie, naprawdę, ludzie, mam wrażenie, że coś tu jest nie tak, jakby coś się zepsuło i nie pokazywało mi czegoś bardzo ważnego. W ogóle otworzyć dalej nie mogę. Chociaż jeszcze podejdziemy raz sobie do... Co my tu mamy? Dobra, paliwo znowu, ale nie wiem, po co mi to? Gdzie my to mieliśmy? Ciężko tutaj pracować, jak zombiak za zombiakiem. To działa czy nie działa? Bo ja już nie wiem. No pokaż. Kurde, teraz się... Ej, to mam wrażenie, że coś się zbugowało, ludzie, i teraz się to naprawiło. Serio, mam wrażenie, że to teraz się dopiero naprawiło. Dobra. Aha, tutaj nawet głośnik tak wysoko. Serio, mam wrażenie, że to było zbugowane. Nie wiem, może się mylę, ale teraz rozwalimy dopiero te głośniczki. Co do jednego. No i teraz nawet pokazuje mi, gdzie one są. Wcześniej to w ogóle nic mi nie pokazywało. No to może niestety zwabić dużo tutaj. Że i tak już... No, tam. To już wszystkie? Tak, Jezu. Dobra, i będzie spokój, okej. Okay. Dziwna sprawa, trochę zamieszania, trochę zdenerwowania. O, kolej z Niro. No dobra, czyli znowu włączyłem to jakby to zasilanie. Mogę tam wejść, czy nie mogę tam wejść? Przecież to powinno sprawiać, że wejść się da. Zaraz się przekonamy, dawaj. No teraz mogę, no widzicie, coś... To był jakiś błąd, bo niby to aktywowałem, a nie dało się. Niby działało, niby się nie wyświetlało. Dziwna sprawa. Aha, dobra, to jest wyjście. To nie. Gdzie my tutaj to mamy? Wszystkiego mam na maksa. Super, ale potrzebuję tej waszej takiej fajnej skrzyneczki. No gdzie ona jest? Nie mówcie mi, że ja się tutaj tyle nalatałem, żeby ostatecznie nie znaleźć tego, co potrzebuję. Ej. To wszystko to są wyjścia. Super. Ej, nie, no nie mówcie mi, że ja tutaj nic nie znajdę, bo się zaraz wścieknę. Gdzie my to mamy? No otwórz jeszcze te drzwi. Nie, to jest może drugi budynek. Czekajcie, może to jest jeden budynek, a ja muszę iść do drugiego. Dobra, chwileczkę, tu był ten kolejny. A to otworzę? Dobra, to też otworzę. Tu będzie na pewno. Dobra, jest apteczka. Tak, jest skrzynka. Ojejku, już się zdenerwowałem, że tego tu nie będzie. Dawaj. Tak, iniektor Niro. Ciekawe, czy jeszcze działa. No ja mam nadzieję w ogóle. Dobra, dajmy sobie tym razem skupienie. Pierwszy raz niech skupienie, znaczy pierwszy, już drugi raz skupienie niech wzrośnie. Dobrze. Zrobione, kontynuuj. Witaj na imprezie, stary, zdobyto trofeum. To mi pomoże nie zasnąć. No i mamy jeszcze... Ej, właśnie, to przecież tu zawsze był te, wiecie... Te dyktafony. Ale szukam tego... O, jest dyktafon! Jeszcze jeden mikrorejestrator. Ciekawe, czy ten mi coś dopowie, co wy tutaj wyprawialiście. Jezu, padam na twarz. Przegapiłem coś? Tak,
nie uwierzysz mi, ale rano przyłaziła tędy jakaś pieprzona pielgrzymka. No pieprzone północy, goście, zrobili ubani. Niektórzy nieźle pochlastani. Cały konwój wypełnionych sekciarzami vanów i ciężarówek. Śpiewali jakieś... o ukorzeniu, byciu wolnym, podążaniu ścieżką. I tak i tak. Mówią na siebie wieczyści, spoczywaj wiecznie. Mają Mesjasza, co myśli, że to wszystko to część jakiegoś planu? Gdzie jechali? Na południe. Więcej nic nie wiem i gówno mi to obchodzi. No dobra, baw się dobrze. Okej, po chuja on to nagrywa. No nie wiem, dobra. To raczej ciekawa rozmowa. Oj, sorki. Jak widzicie, więc wieczyści istnieli już wcześniej. Istnieli już tu wcześniej, dobra. Tak jak mówiłem, te punkty Niro to są tylko po prostu zaznaczone. Teoretycznie może tam na razie póki co nic nie ma. Czyli, czy mam dość... Nie można użyć za mało paliwa w baku. Serio? Serio, a mogę do tutaj, do Koblenta? Dobra. Pojedziemy do Koblenta, wiecie jak to jest. Zatankujemy, użyjemy szybkiej podróży, dostaniemy się do Żelaznego Majka. I jazda. I możemy zająć się samą resztą. Znowu mamy tam trochę gniazd, ale mówię, no trzeba było wrócić. Ja coś czuję, że od czasu do czasu rzeczywiście będziemy wracać na te stare śmieci. I do Tucker, i do Copelanda. Będą oni mieć dla nas jakieś zadania, zlecenia, zabicie, oczyszczenie obozu, znalezienie jakiegoś motocyklisty, który ich zdenerwował. Rozumiecie więc, o co chodzi. Prosta sprawa. No, ale wypadałoby dowiedzieć się, bo Żelazny Mike chce z nami porozmawiać. Dobrze, ale mówię, trochę się wkurzyłem dzisiaj. Ten punkt Niro na pewno czuje, że był zbagowany. Nie, ej, że tak wiecie. Że to samo tak. Otwieramy. Samo tak by się popsuło nagle, no nie pokazywało tego wszystkiego. Potrzebujesz właśnie paliwa? Jak tam leci. Prawie jak nowy. Czekajcie, Nitro tutaj potrzebuje też wyższego poziomu? Tak, tutaj drugi poziom zaufania, no to też jeszcze chyba troszeczkę. Ej, nie, poziom zaufania. Ej, mało brakuje, bardzo mało, dobra, żeby stary zbić tu drugi poziom. Why not? Ej, dobra, hej. Aż jestem w stanie im... No, Marka Upend nie ma. No hej, 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 mam trochę tego. Mam, spokojnie. Sprzedam wszystko. Ale brakuje, wciąż około 400 brakuje, więc mimo wszystko dość dużo. Dobra, tutaj mamy, mówię, te strefy lęgowe. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy. Zajmiemy się tymi strefami lęgowymi, albo nawet w sumie nie wiem, czy z samymi strefami, ale na pewno pogadamy z Żelaznym Majkiem już w kolejnym materiale. Na dzisiaj to będzie tyle. Nawet w dobrym momencie się żegnam, bo akurat ekran przeładowania. Nie zapomnijcie więc standardowo zostawić łapki w górę. Subskrybujcie kanał w kolejnym materiale. No mówię, zobaczymy jak tam Żelazny Mike, czy zdobędziemy trochę więcej jego zaufania i czy w końcu uwierzy, że mamy dobre intencje i nie jesteśmy takim dupkiem, którego kiedyś obiecał, że zabije jak spotka. O, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Tak więc to tyle na dziś. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!